kolejna książka, której jesteś współautorem, Złoto generałów, czy to nie aby pokłosie prac nad Lubiążem, twoich prac nad Lubiążem i twoich kolegów, współautorów? Tak, rzeczywiście, dlatego że badając sprawę Lubiąża trafiliśmy na wątki, które wskazywały, że operacje poszukiwania skarbów na Dolnym Śląsku przez służby specjalne były prowadzone w szerszym zakresie, obejmowały trochę więcej obszarów, miejscowości, lokalizacji. No i gromadząc dokumentację, spotykając się z uczestnikami tamtych prac, uznaliśmy, że no to jest bardzo ciekawy materiał, żeby napisać coś nowego. Tym bardziej, że sprawa tych poszukiwań jest absolutnie fascynująca, bo trzeba powiedzieć, że to nie było szaleństwo wysokich władz PRL-owskich w latach 80. i 90. Mieli podstawy. Mieli absolutnie podstawy, dlatego że ówczesny aparat mógł sobie pozwolić na badania archiwalne, na gromadzenie zeznań świadków jeszcze żyjących. Służby specjalne dotarły do różnych dokumentów i zgromadzenie tych dokumentów dowodziło, że operacje ukrywania skarbów na Dolnym Śląsku pod koniec II wojny światowej rzeczywiście miały miejsce. I na tej podstawie uznano, że warto wyselekcjonować już takim żołnierskim, fachowym okiem i kierunkiem działania kilka obiektów i podjąć poszukiwania. I to zrobiono. I to zrobiono, oczywiście. Ze skutkiem w zasadzie żadnym, oprócz skarbu złotych monet i srebrnych, które odnaleziono w Lubiążu, ale z punktu widzenia poszukiwaczy to była dobra praca. Bo pozwoliła na zgromadzenie. Dziś temat na fascynującą książkę. Absolutnie tak. I wciąż wiele tych wątków można rozwijać, no bo czy ten temat, nie jest tak, że temat złota generałów można by jeszcze było dziś o jakieś aspekty rozszerzyć? Oczywiście, absolutnie, dlatego że nie odnaleźliśmy nic, czego się spodziewaliśmy. Mówię, my jako poszukiwacze i poszukiwacze nawet ze służb specjalnych nie odkryliśmy skarbu III Rzeszy, a wiele relacji, które udało się zgromadzić, wskazują, że tego typu akcje miały miejsce, że złoto bankowe, złoto zrabowane przez Niemców, dobra cywilne były wywożone z dużych miast, były ukrywane na terenie Dolnego Śląska, również sprzęt wojskowy, gotówka, to gdzieś jeszcze być może jest. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Jako specjalista w tym temacie, sądzisz, że Dolny Śląsk zaskoczy nas jeszcze czymś, jeżeli chodzi o skrytki, o skarby? Jestem przekonany. Jestem przekonany, że no, mam nadzieję, że niedługo uda się komuś znaleźć miejsce, które potwierdzi te wszystkie nasze hipotezy. Że jednak coś tu jest. Ja oczywiście, pisząc między innymi Merkers, zebrałem relacje, które wskazują na tego typu odkrycia na terenie Niemiec. Ale Dolny Śląsk był niemiecki. On się niczym nie różnił od innych terenów, czy od Turyngii, czy od Bawarii i znaleźć, których tam dokonano. Tu również tego typu operacje były prowadzone, mamy relacje, mamy potwierdzenia w dokumentach, no teraz czas, żeby coś odkryć. Może trochę skłamałem z tym ostatnim pytaniem, bo mam jeszcze jedno. Nie tak dawno pojawiła się osoba pana Figla i historia, którą opowiada, historia między innymi sugerująca, że bursztynowa komnata, którą dziś można podziwiać, jest tą autentyczną. Jak ty w ogóle zapatrujesz się na, nie boję się użyć tego słowa, rewelacje czy pseudo-rewelacje, którymi próbuje teraz zaskoczyć wszystkich pan Figiel? No cóż, no wydaje się to trochę niedorzeczne, dlatego że bursztynowej komnaty poszukują ludzie na całym świecie od dziesięcioleci, od zakończenia II wojny światowej, a w zasadzie od momentu, kiedy ją ukradziono. No byłoby niedorzecznością, gdyby Rosjanie w jakiś sposób ją zdobyli, no i nie pochwalili się tym faktem. Ja rozumiem przypuszczenia, być może nawet logiczne, że no Niemcom nie wypadało jej oddać, Rosjanom przyznać się, że ją otrzymali tyle lat po wojnie, że byli nieskuteczni, no i jakoś tam się dogadali. Jedni przekazali drugim, no i potem trzeba było stworzyć legendę, że ją odtwarzamy, a w rzeczywistości to jest ten sam obiekt. Ale w realnym świecie taka akcja jest praktycznie niemożliwa do wykonania. Tak, to prawda. No, tylko laik jest w stanie uwierzyć w taki szablon postępowania. Oczywiście, no, to nie są czasy, kiedy świadków można zagłuszyć i zabronić im mówić. Bursztynowa nawet komnata, w Rosji. Tak, nawet w Rosji, absolutnie. Bursztynowa komnata to nie jest mała skrzynka,
którą można przewieźć, ukryć i nikt się o tym nie dowie. I udawać, że kilkadziesiąt osób przez kilka czy kilkanaście lat pracuje nad czymś, co de facto jest. Tak, to prawda. To bardziej, że te prace przez tyle lat były dokumentowane, były robione zdjęcia, filmy, wywiady z tymi ludźmi. Oni przyjeżdżali, nawet w Polsce było spotkanie z nimi, oni opowiadali o swojej pracy. Przecież byli dostawcy tego bursztynu, byli rzemieślnicy, którzy wykonywali te elementy. No, chyba to jest niedorzeczna teza. No i w zasadzie nie wiem, czemu miałaby służyć. Chyba kończąc, podsumowując, jest równie niedorzeczna jak to, że bursztynowa komnata znajduje się w zamku Czocha, w którym jesteśmy teraz. O tak, no to by było daleko posunięte stwierdzenie, przypuszczenie.